Dobry wieczór Państwu. Minęła godzina 19. Ruszamy z małym poślizgiem. Annyeong haseyo. Przywitałam się po koreańsku, ponieważ jesteśmy w Centrum Kultury Koreańskiej, w siedzibie tej instytucji, na warszawskim Powiślu. Ja nazywam się Basia Starecka, jestem dziennikarką i mam wielką przyjemność poprowadzić dzisiaj dla Państwa panel prosto z ulic Seulu, moda koreańska. Moimi znakomitymi rozmówczyniami są dzisiaj Ewa Kowalewska-Konrad, znana prawdopodobnie Państwu ze swojego pseudonimu Harel. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Annyeong haseyo. Harel jest autorką najstarszego bloga o modzie w Polsce. Regularnie pisuje też do różnych magazynów modowych. Jest praktykującą dziennikarką i stałą felietonistką Vogue.pl. Tutaj mamy Karolinę Jasińską, którą możecie Państwo kojarzyć jako przepraszam, ale mój aparat na zębach czasami mnie utrudnia wymawianie takich trudnych pseudonimów. Karolina jest wielką promotorką kultury koreańskiej i na swoich mediach społecznościowych, na TikToku, na YouTubie i na Instagramie często porusza tematy związane z kulturą koreańską, a także z nauką języka koreańskiego i sama biegle mówi po koreańsku, czego ci... Nie biegle, ale tutaj dzięki zajęciom właśnie w Centrum Kultury Koreańskiej pracujemy nad tym. Także zazdroszczę. Ja próbowałam swoich sił w tym trudnym wyzwaniu i niestety poległam, więc Annyeong haseyo to jest jedyne, co mogę Państwu dzisiaj zaproponować. Widzimy się z okazji Festiwalu Kultury Koreańskiej. Ten panel jest tą częścią taką interaktywną tegorocznej edycji. Ta edycja jest wyjątkowa, ponieważ nie trwa dzień, nie trwa tydzień, trwa cały miesiąc, także przez cały październik będziecie Państwo mieć okazję wziąć udział w różnego rodzaju wydarzeniach, zarówno stacjonarnych, jak i online'owych. O nich wszystkich możecie przeczytać na Facebooku i na stronie Centrum Kultury Koreańskiej, także tam proszę sprawdzać wszystkie informacje na ten temat. Centrum Kultury Koreańskiej organizuje Festiwal Kultury już niemal od dekady, od momentu, kiedy istnieje w Warszawie, tutaj właśnie na Powiślu. No a dzisiaj właśnie spotykamy się z okazji ważkiego tematu panelu poświęconego modzie koreańskiej. Muszę się Wam przyznać, że rozmyślałam, co dzisiaj włożę na siebie, no bo temat właśnie zobowiązuje. Także postanowiłam, że włożę hanbok. Hanbok to jest strój tradycyjny koreański. Jak widzicie Państwo, jest, może ja się zaprezentuję, bo może nie wszyscy mieli okazję podziwiać ten strój. Jest on bardzo wygodny. Coś, siadłam chyba na mikrofonie, jest okej? Jest on bardzo wygodny, aczkolwiek jest mi dosyć ciepło. I słuchajcie, z tym hanbokiem jest tak, ponieważ miałam okazję podróżować do Korei, pamiętam go z ulic w Seulu właśnie, że niejednokrotnie widziałam kobiety i młode dziewczyny właśnie w takich tradycyjnych strojach i myślałam sobie wtedy, że w Polsce nie mamy takiej tradycji, nie sięgamy po nasze stroje tradycyjne czy stroje ludowe, no może na Podhalu tam została ta tradycja, że wkłada się stroje ludowe na jakieś różne święta i uroczystości rodzinne. Mam wrażenie, że pod tym względem różnimy się i to jest fascynujące. Mi się to bardzo podoba, więc powiedzcie dziewczyny, czy ja bym budziła sensację w Seulu, wychodząc w takim stroju? Ty jesteś na bieżąco. Ja bym zaczęła od tego, że powiedziałeś jeszcze, że jest ci ciepło. I tutaj chciałam nawiązać do tego, że hanbok, który ma bardzo wiele warstw, umyślnie jest tak zrobiony, ponieważ w Korei jest zupełnie inny klimat. Zimy są twardo suche, ale bardzo mroźne. I właśnie te wiele warstw miał po prostu utrzymywać ciepełko. Dlatego będziecie się może trochę za ciepło, ale jednak jest to taka funkcjonalna po prostu rola hanboka. No dobrze, no to na koreańską jesień, czyli na tegoroczną edycję festiwalu jestem gotowa. Temperatura ma niebawem spadać, także no jest tu też wiele warstw, więc mogę powoli pozbywać się kolejnych warstw, myślę. Ale może do tego nie dojdziemy. Może zdążymy. Do samych warstw dojdziemy, bo to ważna część w koreańskiej modzie, o czym powiem Wam później Harel. A wracając do Twojego pytania, czy wzbudziłabyś sensację?
Cóż, w Seulu, jeżeli byłabyś w okolicach Pałacu Gyeongbokgung, to jest jeden z takich najpopularniejszych do odwiedzenia podczas wycieczki do Korei, to byłabyś po prostu wtopiona w tłum, że tak powiem, po części, ponieważ tam większość osób zakłada właśnie hanbok, żeby wejść i pozwiedzać. Jest to zarówno atrakcja turystyczna, jak i dla miejscowych osób jest to część takiej wizyty. Więc no właśnie. Myślę, że nie wzbudziłabyś sensacji, ale na pewno przyciągnęłabyś uwagę ze względu na to, że jesteś obcokrajowcem. Okej. No tak, to też pamiętam to z pobytu w Korei, że zwracano na mnie uwagę. Jeszcze zapomniałam o dwóch praktycznych kwestiach, Państwo wybaczycie. Dwie praktyczne tutaj są sprawy do dodania. Otóż, jeśli oglądacie Państwo nas na YouTubie, to po mojej lewej, a Państwa prawej chyba, jest takie okienko, gdzie możecie Państwo wpisywać komentarze i zadawać nam pytania. My postaramy się pod koniec tego spotkania odpowiedzieć na te najciekawsze, także zapraszamy. A druga sprawa, drodzy Państwo, to koreańskie przekąski. Otóż mamy takie, dla Państwa mamy takie prezenty. Jest to pudełko pełne różnych smakowitych przekąsek z Korei, mało u nas jeszcze znanych, także warto. My chcemy Państwu sprezentować dzisiaj takie przekąski, także słuchajcie nas uważnie do końca naszego spotkania, bo na końcu właśnie tego panelu padnie pytanie konkursowe i poprosimy Państwa o poprawną odpowiedź na to pytanie. Pierwszych 5 poprawnych odpowiedzi ich autorzy otrzymają właśnie takie pudełka pełne smakołyków. Ale wracamy do hanboka. Jedna rzecz chodzi mi po głowie, bo pamiętam z tych ulic seulskich, że ten hanbok niekoniecznie wyglądał właśnie tak w takim tradycyjnym wydaniu. On często był mocno taki unowocześniony, miałam wrażenie, że może być takim strojem w ogóle do pracy, czy jakiś komar nam tu lata, no jest koreańska jesień pełna komarów. Niestety jest najbardziej do mnie, nie wiem, czy mam się cieszyć z tego powodu, ale... Jesteś słodka. Również inne osoby. O to chciałam Cię spytać, czy ten hanbok jest takim, jest czymś w dziedzictwie Korei, po co się sięga i co jakoś funkcjonuje, przekłada się na trendy w Korei? W przeciwieństwie do Polski, hanbok tradycyjny strój inspiruje modę. Zwróciłaś na początku uwagę na to, że w Polsce, oprócz tak naprawdę podhala, jednak te tradycyjne stroje regionalne widujemy może podczas jakichś festiwali, prawda, kulturowych, zwykle w muzeach regionalnych, najczęściej niestety. Natomiast w Korei hanbok nie tylko inspiruje bardzo nowoczesne marki, ale właśnie ten prosty krój, te proste linie i te warstwy jednak przekładają się na koreańską modę i widzimy to odbicie hanboka i jego części właśnie w tej modzie, w której się po prostu chodzi, w tej modzie użytkowej. Ty przygotowałaś prezentację i możemy sobie popatrzeć, jak ten hanbok się teraz nosi. Poprosimy o wizualizację do tego. Tu mamy pomocniczkę. Odpali się czy nie odpali? Spróbujmy przesunąć to na kolejny slajd. O! Uda się, to możemy... O, właśnie, to jest, widzimy pierwsze... Tak, widzimy? Okej, to widzimy pierwsze zdjęcie właśnie takiego hanboku. Możemy przejść na kolejny slajd. Możemy przejść... O, właśnie, tutaj są te hanboki, widzę, w takiej wersji super unowocześnionej. Tak, i chciałam zwrócić uwagę na to, jak, moim przynajmniej osobistym zdaniem, jak pięknie się prezentuje hanbok jako taki strój, powiedziałabym, smart casual, coś w tym właśnie guście, czyli właśnie ta góra ala koszulowa, ciemny dół. Uważam, że jest to naprawdę bardzo ciekawe ujęcie i naprawdę świetny sposób nawiązujący do tradycyjnej kultury i do po prostu tradycji, którą Koreańczycy jednak bardzo cenią i bardzo pielęgnują. Ewa, powiedz, no właśnie, bo ty też znajdowałaś, pamiętam, takie przykłady, jak ten tradycyjny strój ewoluuje we współczesnych trendach. Tak, to prawda. Też obejrzymy później na prezentacji chociażby warstwy, które z Korei na wszelkie ulice przechodzą na całym świecie, a tamte warstwy rzeczywiście są szczególne i myślę, że to wynika z tej hanbokowej inspiracji, czy z hanbokowego początku. Okay. W ogóle tak przygotowując się tutaj do panelu, zauważyłam taką rzecz, w
wielu źródłach, że im była osoba wyżej postawiona i bardziej zamożna, tym ten hanbok miał więcej warstw i był bardziej niewygodny wręcz. No to nie musiał być użytkowy. No tak, bo nie trzeba było w nim nic robić. I ja myślę, że jestem gdzieś pomiędzy, Można stwierdzić, że mi się powodzi na pewno po tych kolorach, prawda? Bo jest, bo są tu ornamenty, nie wiem, czy to widać, bo tu się trochę blikuje, tak błyska. Myślę, że tak. No i jeszcze odnośnie samych hanboków. To jest strój tradycyjny, który ma no, wiele setek lat, natomiast właściwie w formie niezmienionej funkcjonuje do dziś, powiedzmy, no, w tych tradycyjnych wydaniach. Natomiast kolory ma jak z najnowszych wybiegów, to jest niesamowite. Skąd oni brali te neony, skąd oni brali tę zieleń, ten róż i skąd brali pomysły, żeby je w ten sposób łączyć. Mm. To jest niesamowite. Mnie to fascynuje właśnie, że to, będziemy mówić o modzie ulicznej, że ten hanbok jest elementem tej mody ulicznej, ale no, właśnie takim przykuwającym spojrzenie. Co jeszcze na tej koreańskiej ulicy może przykuć nasze spojrzenie właśnie z europocentrycznego punktu widzenia? Co się takiego wyróżnia? Tak, myślę, że możemy przejść do ciekawego punktu, w którym są tak zwane couple outfits. Są one troszeczkę dalej w prezentacji. Poprosimy. I są one. Jeszcze dalej. Jeszcze dalej. Są one takim. Czy prosimy jeszcze troszeczkę dalej? O, chyba tu. O, teraz. Dziękuję. Są one dla nas bardzo ciekawym elementem, ponieważ z tego, co zauważyłam w kulturach europejskich i amerykańskich, raczej takie maczujące się outfity noszą na przykład przyjaciółki albo ubieramy w nie bliźniaki. Mam wrażenie, że to są głównie dwie sytuacje, w których możemy zobaczyć ludzi ubranych w takie same wersje czy w takie same kroje. Raz. Couple outfits to jest coś, co nie budzi takiego poczucia, że to jest dziecinne, czy że to jest jakieś takie niestosowne w tym sensie, że te pary mają w swoim punkcie, że tak powiem. Raz. Jest to taki element, a to jest tutaj. Który po prostu pozwala nam na raz, dwa, trzy. Jako właśnie para. I naprawdę na ulicach można takie osoby zobaczyć. I co jest dla mnie bardzo ciekawe, w różnym przekroju wiekowym, bo widziałam zarówno nastolatków, jak i osoby, myślę, że spokojnie powyżej 30 roku życia, które w takich właśnie wspólnych outfitach się pokazywały. Nie zawsze były to na przykład takie same koniecznie ubrania. Widziałam też bardzo fajne akcenty, na przykład parę, która była ubrana ogólnie na czarno, ale mieli kolorowe skarpetki takie same wystające z butów, więc takie małe akcenty. Czyli raczej jest to taki gest romantyczny, że, tak. Że ewidentnie mamy się ku sobie i dlatego czyli mamy takie same... Tak. Dlatego mamy takie same... O, straciliśmy twój głos? Jest okej. Możemy się cofnąć w tej prezentacji, bo tam widziałam, no właśnie, jakbyśmy się po tych hanbokach... Tu jeszcze było do przodu. A tutaj jakbyśmy się mogły zatrzymać, to jest cały czas interpretacje tradycyjnych krojów tutaj, tak? Tak, tutaj jest właśnie ta interpretacja. Zawarłam zarówno zdjęcia z magazynów, takich sesji, które miały stricte pokazać hanbok w bardziej nowoczesnym ujęciu, jak i takie znaleziska właśnie Seoul Fashion Week z poprzedniego roku, gdzie po prostu ten hanbok był takim elementem czasem streetwearu, czasem bardziej stonowanej kreacji, jednak gdzieś on się pojawiał w bardzo różnych formach. Mm-hmm. Najczęstsze użycie, z tego co zauważyłam, to jest właśnie taki płaszcz, taka narzuta, robiona troszeczkę na taki krój męskiego hanboka. Mm-hmm. Więc to jest moim zdaniem najczęściej używane. Ewa, ty śledzisz wszystkie fashion weeki na świecie, mam wrażenie. Powiedz, czy ten fashion week właśnie w Seulu odgrywa jakąś znaczącą rolę w ogóle w trendach na świecie, czy patrzymy w tamtą stronę? To jest bardzo ciekawe, dlatego że odpowiedź brzmi zarówno tak, jak i nie. To znaczy, seulski tydzień mody nie jest nawet jakoś specjalnie komunikowany w takiej prasie specjalistycznej, modowej tak zwanej. On po prostu jest zaznaczony, że się odbył, jest zazwyczaj tam, nie wiem, wymienionych kilku projektantów czy kilkunastu, którzy się najbardziej spodobali. Jest dosyć dużo mody ulicznej sfotografowanej i przedstawionej, ale on nie funkcjonuje nawet na takich stronach, powiedzmy, profesjonalnych, gdzie mamy wszystkie możliwe pokazy udokumentowane. Chyba musisz przyjąć, mamy informację też. Natomiast
funkcjonuje ten tydzień mody koreańskiej, w ogóle moda koreańska w modzie zachodniej jak najbardziej, tylko ona troszkę takim okręgiem przechodzi, to znaczy przez seulski tydzień mody trend watcherów, którzy tam jeżdżą i obserwują te zjawiska, trendbooki, które później z tego są tworzone i dopiero później po sezonie, albo po dwóch, albo po trzech, co zaraz będę pokazać, gdzieś to takim dalekim kołem do tej Europy czy do Stanów. Poczekaj, to sparafrazuję, czyli my tak cichaczem podkradamy cichaczem trochę cichaczem podkradamy trendy. I nazywamy to na przykład modą skandynawską. Aha. To też taką północną linią jakoś idzie bardzo mocno do Skandynawii na przykład. Rzeczywiście może oni mają jakiś trend watcherów tam, którzy tam, nie wiem, jakoś przez biegun północny po prostu przebiegają. Ale myślę, że w tej takiej oszczędności, takiej minimalnej formie rzeczywiście te dwie kultury, te dwa bardzo miejsca są dosyć zbliżone. Tak? Są podobne i też estetycznie bardzo do siebie pasują, co też później tak. Pokażę na obrazkach, żeby tutaj nie być gołosłowną. Ale rzeczywiście, czyli istnieje ten seulski tydzień mody i w sumie mam taką podpowiedź dla osób, które się modą interesują i chciałyby być troszkę do przodu, bo to zawsze jest największy bajer być troszkę do przodu, żeby właśnie zaczęły obserwacje od Korei, bo wtedy można naprawdę parę rzeczy różnych takich, parę sezonów wcześniej przemycić. Ja o te inspiracje was dopytam jeszcze na końcu, bo też chętnie bym zerknęła, właśnie dowiedziała się skąd czerpać te wszystkie pomysły, co na siebie włożyć, ale przejdźmy dalej, slajd dalej. Ja chciałam jeszcze tak dodać, że właśnie to, co Harald powiedział o tych trendach, że one do nas przychodzą dopiero do Europy, nawet dwa sezony później. Pamiętam, kiedy pierwszy raz zobaczyłam to, tak dosłownie odczułam tam własnej skórze, kiedy wróciłam z Korei. I przywiozłam ze sobą oczywiście część ubrań, które tam nabyłam. One wylądowały gdzieś na dnie szafy, w czym patrzę, tak dwa sezony dokładnie później, a tutaj w Polsce nosi się te rzeczy. To ja oczywiście wyciągnęłam z na szafy rzeczy, które już dawno nie były modne w moim poczuciu. I okazało się, że proszę bardzo, Karolina Jasińska wyznacza trendy w swoim liceum. Więc to niestety tak wygląda, po prostu przychodzi to z opóźnieniem i nie jesteśmy świadomi, że to jest. A powiedzcie, czy jest szansa, żeby moda koreańska męska dotarła na nasze ulice? Patrzymy teraz na takie zdjęcia właśnie. Myślę, prezentujące że luki męskie. Tak, że ja i Harold byśmy bardzo tego chciały. I dla mnie osobiście jest to moment tej prezentacji, na który czekałam najbardziej, bo niesamowicie się cieszę, że mogę wreszcie przedstawić ten wizerunek mężczyzny, koreańskiego mężczyzny, który naprawdę bardzo odbiega od naszego polskiego rozumienia czy wizji. Zaczynając tak od góry, od głowy, przed chwilą widzieliśmy fryzury, które są jak na nasze standardy, no nie w kanonie powiedziałabym, ponieważ są to dłuższe włosy, które w Polsce mogą się nawet kojarzyć nie tyle co, że są niestosowne może do pracy załóżmy biurowej, tak, czy są zerezerwowane dla artystów. Pamiętam tak, tam chyba slajd dalej są takie odjechane fryzury, zerknijmy. Tak. Slajd do, cofnijmy się. O. Tak. Jeszcze jeżeli chodzi o fryzury, to sam mulet, który się pojawił właśnie, tak, był bardzo w modzie w ostatnim czasie. On w Korei już się pojawił oczywiście prawie rok to wcześniej. To musisz odkodować, kto to jest. Bo mulet to jest fryzura, czyli tutaj mamy na króciutko, a tutaj dłużej na karku. Czyli czeski piłkarz? No czeski piłkarz, jaki tam. Proszę bardzo, oczywiście. Zaczynałam też od głowy z tego względu, że dodatki to jest coś, co w Korei jest bardzo normalne, że mężczyźni także noszą biżuterię, dodatki, że mają przekute uszy, że kolczyki to jest element po prostu dodatków i w sposób na wyrażenie siebie, tak samo jak bransoletki czy sygnety, a nie artefakt kobiecy, że tak powiem. Tak, tak widziałam tam torebki właśnie, to tak. Slajd dalej poprosimy. To jest punkt, panowie z torebkami, tak. Który moich na przykład kolegów bardzo zaszokował, kiedy im o tym opowiadałam. Ponieważ kiedy ja widzę, jak mężczyźni noszą na przykład sporo rzeczy w rękach czy po kieszeniach, to ja zawsze tak zastanawiam, ale po co, skoro można mieć torbę, torebkę i nie odejmie to nikomu męskości, to doda tylko funkcjonalności. Nawet zrymowałam. Więc chciałam pokazać właśnie kilka przykładów tego, że można wyglądać modnie, uważam, że również męsko, bez problemu i mieć jednak tę torebkę jako akcesoria. A powiedz, czy te męskie torebki docierają właśnie do Europy, do Skandynawii? To jest ten trend, który my podglądamy i też, kopiujemy? Tak. Znaczy na pewno takie torebki, ja to nazywam tak troszkę kalkę językową, teraz zastosuję utylitarne,
czyli takie z mnóstwem kieszeni, najlepiej jakieś takie właśnie nylonowe, jakieś takie troszkę kojarzące się może nawet z jakimś ekwipunkiem turystycznym, ale one są na tyle ładnie przerobione przez różne marki, też na przykład taka marka skandynawska Mads Norgaard zrobiła taką torebkę, która absolutnie jest unisexowa. Zresztą uniseks to w ogóle też jest ciekawy temat, jeśli chodzi o modę koreańską, dlatego że to też myślę, że te couple outfits tutaj pasują, ale w ogóle też i biżuteria, no i właśnie też te torebki, które nie odejmują męskości, ani w sumie nie dodają kobiecości, dlatego że w ogóle to nie jest ich rola. Są po prostu one są zdobą. Funkcjonalne, przy okazji jeszcze bywają ładne. I właśnie no, to mnóstwo kieszeni i ta funkcjonalność to w ogóle też jest taki... Ale mówisz bardziej, że one mają taką estetykę funkcjonalną. Mają estetykę funkcjonalną. Bo tutaj są takie bardzo fikuśne, bym powiedziała, te torebki. Tutaj też, no tutaj są takie, tutaj rzeczywiście są takie bardziej, no ja myślę, że w Europie bardziej by się przyjęły, znaczy już się przyjmują takie właśnie bardziej funkcjonalne, żeby można było jakoś uzasadnić to, że się w ogóle ją ma ze sobą, żeby przypadkiem tak... No tak, żeby przypadkiem nikt nie pomyślał, że ja mam tę torebkę i nie wiem, bo chciałem na przykład ładniej wyglądać. Oczywiście bardzo uogólniam, wiadomo, że bardzo uogólniam, ale... No. Przypuszczam, skąd to się bierze, też tak duża różnica, ponieważ w Korei jednak jest na przykład taki zwyczaj, że partner nosi swojej partnerce na zakupach torebkę, żeby było jej wygodniej. Ja to bardzo rzadko widuję w Polsce. Myślę, że widziałam dosłownie kilka takich mężczyzn, którzy torebkę damską noszą. W naszym pokoleniu zdarzało się chyba. Tak, ja właśnie przypominam sobie, że jednym z tych niewielu mężczyzn jest na przykład mój tata, który po prostu mojej mamie czasami weźmie na zakupach tę torebkę dla wygody, ale już na przykład moje pokolenie naprawdę nie widuje, bo jest to właśnie tak postrzegane. Zobaczmy, co mamy dalej, co się dzieje na koreańskiej ulicy, zatrzymajmy się. Karolina. Tak, chciałam jeszcze poruszyć temat tego, że wzory i kolory nie mają płci. W Polsce mam takie no, bardzo silne przekonanie, zwłaszcza w ostatnich czasach, że przywiązuje się bardzo właśnie taką dużą wagę do tego, czy kolor jest kobiecy, czy kolor jest męski. I jest to też bardzo zakorzenione w języku, że coś jest kobiecy, tak jak na przykład... Mali chłopcy, tak? Mają chłopcom rządza się pokoje na niebiesko, a dziewczynkom na różowo. To jest taki najprostszy, rdzenny, powiedziałabym, przykład. A on się z kolei później przenosi na całe nasze życie, między innymi na to, że bardzo rzadko widujemy mężczyznę, którym nosi coś w kolorze różowym, prawda? Czy w tego typu odcieniach. Tak. W Korei jest to po prostu kolejny kolor, tak samo wzory, panterka. Może nie jest to pierwszy wybór dla mężczyzn, ale nie jest to traktowane jako wzór zarezerwowany dla kobiet, tak samo jak kolory. Moda jest po prostu dla wszystkich, kolory są dla wszystkich i wzory są dla wszystkich. Dobrze. Jeszcze odnośnie panterki, bo to też, no ja tutaj będę jednak trochę tę Skandynawię przywoływać, bo panterka nie ma takiej... Jakby nie ma takiego, jakby to powiedzieć, nie ma wydźwięku sexy. Ona nie jest sexy. W ogóle jak popatrzymy na tę modę koreańską, na ulicę, tam nie ma czegoś takiego, że coś jest bardzo seksowne, bardzo jakieś takie wyzywające. Jeśli jest coś w panterkę, to zazwyczaj jest tak super uziemione, żeby absolutnie nie było, nie wiem, żeby nie wyszła z tego na przykład, nie wiem, Kim Kardashian czy coś takiego. Że zupełnie nie. Że po prostu, że to nie ma nic w sobie z jakiejś takiej drapieżności czy nawet wulgarności momentami. To, co czasem się zdarza, rzeczywiście panterka przez długi czas, nawet w modzie europejskiej, to była jakaś taka zadziorna, ewentualnie się przywoływało panią Robinson, która właśnie w tej panterce młodych chłopców po prostu Być może, męciła. Być może to mam teraz taką teorię, przyszła mi do głowy na szybko, że być może ta panterka straciła na tej drapieżności, ponieważ te góry damskie zawsze są zakryte w Korei, prawda? Ten dekolt, nie eksponuje się dekoltu, tak jak mam wrażenie w naszej kulturze, ta uwaga jest bardzo skoncentrowana tutaj. Widzicie Państwo, ja mam wszystko zasłonięte. Tak, wszystko jest i teraz zasłonięte. Na ulicy koreańskiej powinna mieć górę zasłoniętą, ale powinna mieć bardzo odsłonięty dół. Także ty dzisiaj od pasa w dół się wpisujesz w trendy, tak, natomiast jeżeli chodzi o gór, jesteś wyuzdana wręcz w tej bluzce. Można zaryzykować to stwierdzenie. Co prawda jestem zasłonięta, trochę prześwituję, ale mam nadzieję, że nikogo tutaj dzisiaj nie zgorszę. Myślę, że
jest to bardzo właśnie takie trafne spostrzeżenie. Chciałabym też dodać, że w ogóle oversize króluje. Często widzimy bardzo właśnie obcisły dół, nawet nie tylko krótkie, ale obcisły i oversize na górze i wszystko zasłonięte, golfy. Wynika to z tego, że w Korei bardziej właśnie górne części u kobiety kojarzą się z takimi kuszącymi, z takimi, które powinno się bardziej przykryć w sytuacjach formalnych, w pracy na co dzień, a te nogi po prostu są kojarzone znacznie mniej. Myślę, że mogłabym nawet zaryzykować takie stwierdzenie, że one przez bardzo długi czas, zwłaszcza wcześniej, nie były uważane jako takie sexy specjalnie. Natomiast góra oczywiście tak. I teraz tak mi się to skojarzyło, że w Europie też mieliśmy takie przykłady właśnie takiego odwrotnego, tej odwrotności, bo na przykład w Anglii w epoce wiktoriańskiej przecież nogi, nie daj Boże całe nogi, kostki, to już było... To było po prostu nie do zaakceptowania. Kobiety lekkich odbyczajów odsłaniały kostki jeszcze dalej. Ale biusty windowane. Ale biust popatrzmy na wszystkie, ale popatrzmy też na wszystkie tak obrazy w pałacach. Tak. Tutaj wszystko jeszcze podniesione i roznegliżowane, można tak powiedzieć. Czyli na odwrót. Zobaczmy, co mamy dalej na zdjęciach z ulicy. Też oglądaliśmy te pary. Tutaj cały K-pop. Tutaj mamy K-pop. A no właśnie, no, drodzy Państwo, no nie możemy rozmawiać o modzie koreańskiej, nie poruszając kwestii muzyki K-popowej, ale też i koreańskich dram, bo wydaje mi się, że to są takie dwa mocne przekazy popkulturowe, z których my czerpiemy jakiś pogląd, jak ta Korea wygląda, jeśli jeszcze tam nigdy nie byliśmy. No i jaka jest to moda i czy na przykład na ulicy w Warszawie albo w Gołdapi, albo w Rybniku możemy poznać, kto ogląda koreańskie dramy, a kto słucha K-popu. Zaczynając od twojego pierwszego właśnie pytania. Tak, właśnie ten K-pop i koreańskie dramy mają ogromny wpływ na to, jak i czym inspirują się przede wszystkim młode osoby w Korei. I są pewnymi wyznacznikami. Pokazują też, mam wrażenie, jak daleko można się w różnych kwestiach posunąć i są pewnego właśnie takiego rodzaju kompasem dla młodych ludzi, tego, co się nosi. Też w Korei oczywiście wszystko, ta cała moda jest niesamowicie szybka. Trendy idą jeden za drugim bardzo szybko, 2 tygodnie, kolejny nowy trend. Więc właśnie głównie przez tę muzykę, bo zauważmy, że K-popowe albumy, one wychodzą znacznie częściej niż artystów na przykład zachodu. No bo w tych zespołach jest tyle osób, że... To prawda, też zespoły to jest bardzo słuszna uwaga, ponieważ mamy na przykład 4 członkinie zespołu Blackpink, które też zawarły w swojej prezentacji, ponieważ jest to zespół teraz chyba najbardziej na topie właśnie kobieca grupa koreańska. Tak. Czy my mamy to, widzimy teraz? Czy to jest... Nie, to jest możemy troszeczkę następne? Dalej. Troszeczkę jeszcze dalej. No. Tak, tutaj mamy członkinię Blackpink. I właśnie ten K-pop jest taką główną inspiracją dla młodych ludzi. I na ulicach Seulu właśnie widzimy jednak te inspiracje i widzimy je bardzo szybko. Po wyjściu nowego trendu, zapoczątkowanego na przykład właśnie przez nowy teledysk czy przez stroje sceniczne, jesteśmy w stanie już takie rzeczy kupić kilka dni później. A jak byście panie opisały, moje drogie rozmówczynie, to co widzimy właśnie? Co to są za stroje? To są te odsłonięte nogi, prawda? Tak, odsłonięte nogi. Umyślnie tutaj zawarłam właśnie takie zdjęcie, żeby pokazać ten kontrast. Ja bym też powiedziała, że to jest taki, moim zdaniem, troszeczkę eklektyzm w tej modzie, bo są tam bardzo odważnie połączone zarówno style, jak i kroje. I tutaj te dysproporcje na przykład, to co mnie bardzo zadziwia w tej modzie koreańskiej, również takiej użytkowej, to to, że stosuje się właśnie te ogromne oversize'y i te drobne koreanki naprawdę są w stanie obronić te outfity. I to jest dla mnie niesamowicie ciekawe. To jest moje wspomnienie z Korei, słuchajcie, jak ja nie pamiętam, czy pogoda się zmieniła, jakaś taka była sytuacja, że zapragnęłam pójść na zakupy i okazało się, pierwszy raz się z tym spotkałam, że w sklepach, oczywiście nie wszystkich, ale są takie sklepy, z reguły te z najtańszymi ubraniami, jest tylko jeden rozmiar. Tak, to jest coś, co i troszeczkę dla mnie koszmarem. Ja byłam poza tym rozmiarem, no bo nie mam tych wymiarów przeciętnej koreanki, także to był dla mnie problem. Dla mnie problemem jest taka różnica, że zwykle te kroje są troszeczkę dłuższe, rękawy są troszeczkę krótsze, przez zwykłe różnice po prostu w anatomii między naszymi rasami. I ja na przykład mam sporo ciuchów, które zawsze noszę z podwiniętymi rękawami, bo po prostu wszystko pasuje, tylko są rękawy za krótkie. Mhm. Więc to jest też problem. No i oversize oczywiście tam czasami jest
M-ką, to też jest problem, że oversize to M-ka. Ale jednak tak, można to zauważyć. No dobrze, to zerknijmy, co my jeszcze tam mamy u Ciebie w prezentacji. To są inspiracje właśnie. Tak, to są inspiracje. Zawarłam takie trzy osoby, które uważam, że są bardzo dobre do śledzenia dla nas, kiedy mieszkamy w Europie i chcemy się trochę zainspirować, ale jednak nie szaleć tak bardzo jak na przykład w koreańskim streetwearze inspirowanym K-popem. Mhm. I tam zawarłam właśnie jedną z moich koleżanek, która jest modelką w Korei. I oprócz tego, że w swoim codziennym stylu, który też prezentuję na swoim Instagramie, oczywiście zawiera te koreańskie akcenty i inspiruje się bardzo też projektantami, z którymi pracuję, to uważam, że też zachowuje jednak takie troszeczkę inne proporcje, bo jednak jest osobą bardzo wysoką, więc dobiera to też tak ciekawie, że to jednak pasuje do jej sylwetki, bo mam takie wrażenie, że u nas zawsze się wmawia dziewczynom, że ubierać się do swojej sylwetki, czyli wiele osób nie może, prawda? Na przykład ale nie to... byś na pewno, Harald, nie doradziła wielkiej oversize'owej bluzy, prawda? Znaczy tak, akurat ja bym doradziła wszystko, co lubisz, ale wiadomo, tak, oczywiście ja też nie powinnam na pewno nosić jakieś tam rzeczy. Te buty pewnie obcinają mi nogi i tak dalej, ale... tak, pamiętam te przykazania, tak, bo to też wyrosłyśmy na różnych poradnikach dotyczących sylwetki czy programów. Że jesteś gruszką, wazonem albo czymś innym, no tak, to prawda. Czyli Koreanki mają to w głębokim poważaniu i zakładają oversize i tyle. I coś ciekawe, wyglądają w tym naprawdę dobrze. No właśnie. Tak, bo też czują się dobrze, oczywiście. Dobrze, to my w tym czasie poprosimy o przejście na prezentację Ewy, bo tam się kryją różne fantastyczne luki, ale chciałam Was podpytać, bo nieoczekiwanie, będziemy czekać na tą prezentację drugą, nieoczekiwanie i jeden z elementów stylu, bym powiedziała, mody koreańskiej, znalazł się w szafie każdego Polaka i są to maseczki. To jest element, no właśnie, trzeba powiedzieć już, że szafy, który jakkolwiek jednak nam narzucono z przyczyn wiadomych, apokaliptycznych. Natomiast my cały czas mamy podejście, jesteśmy w początkowej fazie użytkowania tego elementu i my cały czas mamy podejście takie czysto użytkowe, praktyczne i podchodzimy jednak z rezerwą do tego rozwiązania. Natomiast Koreańczycy od lat, od dekad noszą maseczki i tam oprócz tej funkcji takiej praktycznej mam poczucie, te maseczki pełnią jeszcze funkcje estetyczne, czyli są elementem, który podkreśla styl danej osoby. Wszystkie chcecie bardzo o tym powiedzieć. Nie wiedziałam właśnie, kto ma zacząć. Ja chciałam powiedzieć, że tutaj znów wracamy do K-popu, ponieważ aha, takie maseczki, które są częścią outfitu, takim dodatkiem, bardzo zapoczątkowały właśnie gwiazdy K-popu, które po prostu musiały się maskować podczas swoich podróży, albo zakładały właśnie te maseczki jako część, umyślnie jako część swojego stroju. Więc tutaj znowu mamy wpływ, tak, na ludzi, na młodzież. I jest to oczywiście zakorzenione dużo wcześniej w świadomości, już pomijając nawet kwestie higieniczne, które oczywiście wynikają z tego, że po prostu jest bardzo gęste zaludnienie i większa świadomość właśnie tych zakażeń. No to jednak przeniknęło to jeszcze na modę i myślę, że to jest ciekawe, że właśnie od bardzo wczesnego wieku młodzież to cały czas widzi, bo kiedy coś widzimy, przyzwyczajamy się do tego. My dopiero się przyzwyczajamy w tym momencie. Jest nam niezręcznie cały czas. Jest. Ja też mam wrażenie, że ta maseczka, owszem, no też jest modna, tak jak Karolina mówiła, poprzez na przykład K-pop, ale też mam wrażenie, że tam bardziej jest po prostu stałym elementem garderoby. Tak jak, nie wiem, zimno nam w ręce zimą, to nosimy rękawiczki. No i one teraz mogą być super modne i tam, nie wiem, z logo jakiegoś projektanta, czy tam z jakimś pomponem, albo po prostu mogą być super praktyczne, wełniane, szare, zwykłe. I myślę, że podobnie z maseczką, że po prostu może być jakaś super wypasiona maseczka, może nie być, ale że to jest tak stały element garderoby, że się na niego nie zwraca aż tak uwagi. Tak jak właśnie, nie wiem, czapka, rękawiczki, buty, skarpetki i tak dalej. No, mam nadzieję, że u nas oczywiście nie trzeba będzie aż tak długo tego stosować, bo rzeczywiście też i zaludnienie jest inne i tak dalej, ale póki co, no ja staram się właśnie też do tego podejść na zasadzie, dobra, no to po prostu zakładam dzisiaj buty i zakładam też maseczkę, no już trudno. Ale nie jesteś jeszcze w tej fazie, że dobierasz maseczkę do butów? Nie, bardzo nie chciałam w niej być i się wręcz uparłam, że właśnie w niej nie będę, więc dzisiaj maseczka mi w ogóle nie pasuje do reszty, ale... No, to przecież jest fiasko.
Jest. No tak, właśnie, bo myśmy tuż przed tym spotkaniem w Centrum Kultury Koreańskiej, oczywiście byliśmy wszyscy w maseczkach, także widziałam, rzeczywiście potwierdzam, pasowała maseczka według mnie do tego outfitu. Ale wejdźmy jeszcze na ulicę, pozwiedzajmy ulicę koreańskie okiem Harel. Dobrze, to poproszę następny. O, dobra, mamy. No czy i tutaj. Widzimy, czy Państwo widzicie? Czy Państwo widzicie? No na pewno zaraz Państwo zobaczycie. Mamy tutaj hanbok, tylko już zupełnie rozczłonkowany, po prostu mamy warstwy. Zdekonstruowany. Tutaj. Zdekonstruowany. To jest terminologia, moja droga, bliska mi, bo trochę z kuchni. Też. No swego czasu były bardzo modne zdekonstruowane żurki, kiełbasy, więc. No to tu jest zdekonstruowany hanbok, oczywiście no to mocno naciągana historia, ale o co chodzi? Chodzi o to, że absolutnie nikogo nie dziwi, jeśli na przykład mamy na sobie dwie marynarki, dwa płaszcze, dwie kurtki. Nawet możemy mieć rajstopy i skarpetki i do tego jeszcze jakieś kozaki, jeszcze nie wiem, tam trzecia jakaś para skarpetek wystaje. Dlatego, że no myślę, że po pierwsze właśnie tradycja i to noszenie tych warstw po prostu jest wpisane. Po drugie też pogoda, a po trzecie jednak to bardzo fajnie może wyglądać. I ja nawet zaczęłam korzystać, tak przygotowując się tutaj do naszej rozmowy, zaczęłam dosyć mocno oglądać te wszystkie zdjęcia. Ale powiedz, jaka jest zasada, czy to jest, bo pamiętam kiedyś w Polsce... Tak, nie mogło wystawać. Mieliśmy jakieś, już nie pamiętam na czym polegały te zasady. Na cebulkę, ale nie mogło wystawać. Ten spód sukienka miał być dłuższy chyba. Właśnie nie wiem, czy sukienka nie powinna była wystawać spod płaszcza, bo to było bardzo w złym guście, ale na szczęście to już odeszło. To jakie są zasady, jeżeli chodzi o warstwy w Korei, jeżeli chodzi o te długości właśnie? Zasada tego, że im jesteś lepiej, że tak powiem, społecznie postawiony, tym ma być ci bardziej niewygodnie, na szczęście już odeszła. Więc ma być ci wygodnie. Okej, okay, po prostu. I tu mamy też odpowiedź, dlaczego oversize. Dlatego, że pod oversize'em nam się dużo zmieści. Mm-hmm. Więc na przykład kupujemy sobie jakąś taką, jakiś, nie wiem, wielgachny sweter, czy nawet wielgachną sukienkę, czy duży płaszcz. I pod tym płaszczem nam się zmieści puchowa lekka kurtka, ale jednak puchowa i grzejąca. I na przykład sobie ją możemy nosić. Ja teraz na przykład zaczęłam tak chodzić. Chodzę sobie w dwóch płaszczach. Jeden puchowy, drugi na wierzchu jakiś tam po prostu zwyczajny. Jestem w nim duża bardzo i jest mi ciepło, jest cudownie, więc no tak, warstwy to zdecydowanie jest to. Jeszcze poproszę tak następny slajd, jeszcze tutaj mamy troszkę też warstw, tak do obejrzenia. To już tak na polską zimę taką. To już tak, na polską zimę, chociaż mamy gołe nóżki, to nie jest dobry pomysł, ale widzę, że to po prostu, jak powiem, to na całym świecie niestety. Tak, zimą. Bez skarpeczek jeszcze, pamiętam. Skarpetek, tak. Teraz mamy następną rzecz, też poniekąd warstwy. No to jest taki trend, od razu tutaj powiem, te wszystkie zdjęcia, które widzimy, to są z lat mniej więcej 2018, czasem 2017. Wiem, że one bardzo wyglądają współcześnie, no zresztą niby co to jest 2 lata, ale w modzie 2 lata to jest po prostu kawał czasu. Natomiast specjalnie wybrałam takie, powiedzmy, stare, żeby pokazać, że ta ulica wyglądała tak, jak teraz właśnie się powoli przyzwyczajamy do tego, jak będzie wyglądać za chwilę. Dlatego, że na przykład spódnice na spodnie czy sukienki na spodnie to jest coś, co właśnie jest bardzo mocno lansowane, to idzie ze Skandynawii, znowu. Ale źródło tej drogi, w sensie początek tej drogi jest w Korei. Początek też między innymi początek jest w Korei, bo to znowu są te warstwy, no i znowu nagle po prostu wkładamy, nie wiem, małą czarną na dżinsy i nikogo to absolutnie nie dziwi. Moja droga, ale ja pamiętam takie lata. Już było kiedyś, to tak. To było. Było, tuniki, no bo tuniki do spodni było. W kant, takich męskich, garniturowych. Też, pamiętam, było, ja to nosiłam i do tenisówek jeszcze też, tak się łamało. Oczywiście. Ja byłam bardzo dziecka, pamiętam, że obowiązek w szkole to była tunika, bo dziewczyny, która miała tunika, to była ta modna dziewczyna. Tunika, to prawda. Ale teraz na przykład mamy piękną, obszerną, jedwabną jakąś wieczorową suknię, a pod spodem dżinsy, które ją równoważą. Słuchajcie, no to no, uchylę no, uwaga. Ja mam dzisiaj pod spodem spodnie. Czyli wpisuje się w trend. Idealnie. To jest idealnie, okay. No masz warstwy. Teraz poproszę następny slajd, bo tutaj sobie odkryjemy pewną rzecz. Myślę, że to jest taki element garderoby, budrysówka. Oczywiście też już była, bo wszystko już było.
ale zauważyłam na zdjęciach ulicznych z Seulu bardzo dużo tych bud rysówek. I to jest taki element, którym myślę możemy też pokazać, że jesteśmy trochę do przodu, bo podejrzewam, mam podejrzenia, że ona za chwilkę wejdzie, czy na wiosnę, czy na przyszłą zimę. Dlatego, że no to nie jest przypadek, że po prostu tyle ich w różnych miejscach zauważyłam. Ale czy to nie jest tak, bo myślę o tych budrysówkach właśnie, ale też od razu przypominają mi się właśnie z ulic Korei trencze różne, takie bardzo klasyczne też, kroje i wzory, absolutnie, dlatego, że które kojarzą nam się, się z europejską modą. Bardzo się sięga do klasyki. My zerkamy z ciekawością w tamtą stronę, ale oni chcą. Korea patrzy też na nasz dorobek. Tylko łączą to, mam wrażenie, o wiele bardziej fantazyjnie i bez takiego, nie wiem, o ile mam wrażenie, że Europa jest bardzo przywiązana do takich swoich schematów, że na przykład do trencza, nie wiem, no to tylko jakieś właśnie coś tam pod spodem eleganckiego, ewentualnie dżinsy, jakieś mokasyny i tyle. No oczywiście, jak zwykle, troszkę przesadzam na swoją korzyść, ale myślę, że wiecie, o co chodzi. Natomiast tam mam wrażenie, te rzeczy zyskują jakieś nowe życie. Nawet to, że do trencza się właśnie pod spód włoży puchową kurtkę i nikogo to nie będzie dziwić. Czyli budrysówka też jest pozbawiona tego kontekstu też. Europejskiego. Też. Tak to nie jest po prostu, nie wiem, utalentowany pan Ripley, który właśnie w budrysówce przyjechał do Włoch, tylko to jest element, który obserwujemy na nowo. Teraz poproszę następny slajd, no to są oczywiście ciężkie buty, to tutaj rzeczywiście widać, kto się interesuje Koreą, naprawdę. Wiesz, te ciężkie buciory, które też znowu teraz właśnie bardzo często się wspomina, że tak, znowu to właśnie z Kopenhagi do nas przyszły te ciężkie buciory i tak dalej. Oczywiście też można mówić, że to są wszystkie jakieś historie takie gotyckie, gdzie no te buty po prostu od lat te subkultury nosiły, ale też znowu równoważymy te buty różnymi dziewczęcymi sukienkami, różnymi koroneczkami, jakieś mini spódniczki, mini sukieneczki, jakieś po prostu albo właśnie jakieś gigantyczne bluzy, ale to nigdy nie jest oczywiste. Albo nawet dosyć klasyczny cały strój, a na dole idą jakieś po prostu buciory na 10-centymetrowej platformie i od razu się z tego stroju klasycznego robi coś mniej oczywistego. Czyli to kopyto, tak, może kopyto przełamać też ten strój taki pensjonarski, bo to też rzuca się w oczy na koreańskiej ulicy. I on zawsze ulicy. Właśnie przełamuje. No właśnie, że bardzo często pojawiają się takie fasony. Gdzieś kiedyś czytałam jakąś taką recenzję właśnie tego typu trendu, ale z punktu widzenia europejskiej dziennikarki, która nazwała te wszystkie pensjonarskie bułówki, falbanki, takie bardzo dziewczęce kroje, że to jest taka babciowa moda trochę. Jest, trochę babciowa moda. Taka urzeczniona. A odnośnie babciowej mody, no to przecież co się dzieje teraz w domu mody Gucci od paru lat. No mamy totalnie babciową modę, ale też za chwilę powiem, że to ale też się nie wzięło z nikąd. No jest pazur, oczywiście, że jest, ale rzeczywiście to. Poproszę jeszcze następny slajd, już za chwilkę skończymy spacer ulicami. Tutaj mamy z kolei polary, które są, no myślę, że u nas wciąż są po prostu jakimś elementem zakazanym wręcz, bo po prostu to, jak się elektryzowały ćwierć wieku temu na nas wszystkich i co nam robiły, jaką krzywdę, no to zostało nam, myślę, po prostu została nam trauma z tych polarów. Natomiast ja już obserwuję od jakiegoś czasu, zwłaszcza w takim sklepie, w którym zawsze obserwuję jakieś takie trendy nieoczywiste, sklep sieciowy Urban Outfitters. Oni zawsze mają Mamy sentyment do tego sklepu. Jest sentyment, ale też oni przywołują jakieś rzeczy po prostu z naszego dzieciństwa, mam wrażenie. Tak. Ale właśnie też te polary. O matko, jakaś jest straszna burza za oknem. Tam na zewnątrz jest jakaś duża burza. Duża burza, ale mam nadzieję, że nas nie zagłusza. No a tutaj mamy na tych zdjęciach polary, owszem, ale są, nie wiem, powiem to na głos, piękne. Po prostu są inne, jakoś też są tak wystylizowane i tak jakoś inaczej zinterpretowane. Też powiem tak, nie byłam w Korei, obserwuję tylko modę uliczną dosyć regularnie, ale nie wiem, czy potwierdzicie, że rzeczywiście te polarki tam jakoś chodzą.
I nie straszą wcale. Nie wiem, na czym to polega, ale ja jeszcze chyba nie jestem gotowa. Natomiast jak chcecie być modni, to rozważcie, bo to podejrzewam, że no nie ma ucieczki i one przyjdą. Myślę, że to młodsze pokolenie nie ma tej refleksji tak, z przyszłości, prawda, wiesz, to tych prawda, wspomnień, dla nich tych to jest polarów świeżość śmiesznych. Po prostu tak. I coś nowego. No to pewnie przyjdzie. I jeszcze poproszę. Ostatni slajd, ja to sobie tak roboczo nazwałam New Vintage, też tutaj wyjdę. No właśnie, może. Co to znaczy? Vintage to vintage. Jak może być new? Już tłumaczę, dlatego że jak w ogóle poznałam słowo vintage, to już dawno temu, ta definicja zakłada, że ciuch powinien mieć przynajmniej 20 lat, żeby być vintage. No czyli sobie pomyślałam, no tak, czyli z lat 60. Słuchajcie, co było 20 lat temu? 20 lat temu nie były lata 60, tylko 20 lat temu zaczynało się nowe milenium i nosiło się bojówki, krótkie sweterki, nosiło się długie spódnice jeansowe, takie obcisłe. Czas szybko leci. To jest vintage niestety, proszę Państwa, bardzo mi przykro to dziś mówić, ale niestety to już się kwalifikuje. I to też myślę, też Polar właśnie też się tutaj zahaczy już o vintage. Bardzo mi przykro, jeśli teraz po prostu upadły całe idee po tym, co powiedziałam. No ale lata 60. były, proszę Państwa, 60 lat temu, więc no, czas leci. I to jest tak, i to jest właśnie koniec spaceru. No właśnie, i teraz porozmawiajmy o tym, co projektanci na świecie robią z tymi koreańskimi trendami, bo twórczo, rozumiem, z nich korzystają. Absolutnie. To subtelnie się nazywa inspiracją. Tak, subtelnie się nazywa inspiracją. Też myślę, że możemy nawet im po prostu tak, jak powiem, możemy przystać na to słowo, bo rzeczywiście to nie zawsze jest tak, że sobie po prostu biorą jako swoje. Zazwyczaj, tak jak mówiłam wcześniej, i to jednak jest takie koło, które zatacza ta inspiracja przez trend watcherów, przez trendbooki i tak dalej. No oczywiście kiedyś no, to było Seul, to był jakimś miastem po prostu niedostępnym i tak dalej. Jeszcze w czasach, kiedy nie wiem, nie było internetu albo nie było takiego dostępu do mody ulicznej czy nawet do pokazów mody. Teraz możemy to sobie wszystko oglądać. Z każdego pokazu mamy streaming, więc możemy natychmiast się zorientować, co i jak. No i teraz tutaj poproszę o slajd pierwszy. Niestety nie jestem w stanie powiedzieć, jak wymawia się nazwę tej marki, ale jest to marka obuwnicza, koreańska. I to są, proszę Państwa, zdjęcia z roku 2016-2017, natomiast te buty wyglądają, jakby właśnie wyszły ze sklepu w roku 2020. Czyli mamy kwadratowe noski, lekko zaokrąglone, mamy te paseczki, mamy ten model taki Mary Jane, mamy te nieregularne linie i tak dalej, plus jeszcze właśnie to, że one w ogóle są takie dosyć babciowe, czyli nam się kłania i Gucci, i nam się kłania na przykład też, jakby mamy, no i Bottega Veneta na przykład. I to, co od jakiegoś czasu tam się dzieje i po prostu wszystkie influencerki wariują i chcą mieć dokładnie takie buty z kwadratowym noskiem, mimo że to wygląda średnio. Pamiętam takie buty z szafy mojej babci. No na przykład. Ale no właśnie, ja mam to skojarzenie, pewnie ta młodsza generacja już nie. Tak, a to właśnie jest nowe pokolenie, które tego nie widzi, nie czuje, no i bardzo dobrze, bo moda wraca. Jest też taka marka bułgarska Byfar i Byfar też absolutnie z tego korzysta, no ale właśnie ja bym chciała podkreślić jednak, kto był pierwszy, no i tutaj pierwsza marka, która rzeczywiście tak bardziej wyciągnęła te fasony, no to była ta, którą sobie niech każdy przeczyta może. W sumie jaki jest wniosek z tego, że nie należy się pozbywać szafy babci? O, absolutnie. Czy wiadomo, że to jest bardzo trudne, o ile oczywiście babcia nie trzymała w szafie naftaliny, ale to już inne. Zostałby zapaszek. Natomiast poproszę tak, poproszę następny slajd. Na następnym slajdzie mamy Regina Pio, mam nadzieję, że dobrze ją wymówiłam. I to z kolei jest Koreanka, ale mieszkająca w Wielkiej Brytanii i tam kończyła szkołę projektowania. I od pewnego czasu, już myślę, że 5 lat, jeśli nie więcej, projektuje z ogromnym sukcesem. I jej kolekcje, to jest niesamowite, dlatego że one są bardzo nowoczesne,
jednocześnie czerpią z przeszłości oczywiście, ale na przykład palety kolorów, jak dla mnie, to jest totalny hanbok. To po prostu... Tak, no widzę ten róż, tak. I te połączenia nawet, które ona stosuje, no to są połączenia, mam wrażenie, tak tradycyjne z folkloru koreańskiego. Plus jeszcze bardzo mi się podoba jej poczucie humoru. Myślę, że to też to Karolina pewnie mi potwierdzi. Ona na przykład zrobiła torebki w kształcie tostów, tutaj Państwo tak, widzą. Tak, to jest bardzo... Czy ty to kojarzysz z ulic, właśnie koreańskich? Torebka to jest chyba najlepszy przykład, bo tak naprawdę torebka w kształcie wszystkiego. Widziałam chyba już każdą torebkę na ulicy, właśnie w Seulu. Od torebek w kształcie jedzenia, poprzez torebki w kształcie radia, właśnie to jest... To jest po prostu taka wolność. Zawsze jak myślę właśnie o modzie koreańskiej, to mam takie poczucie, że Seoul jest bardzo wolny, jeżeli właśnie o modę chodzi. Tak też poczułam podczas mojego pierwszego wyjazdu, że właściwie można się ubrać dosłownie w cokolwiek i albo ludzie to przemilczą, albo cię skopiują. Takie mam wrażenie. Dobre. I tak też mówili mi o tym moi koreańscy znajomi, kiedy pytałam ich, słuchajcie, a mogę się tak ubrać, bo wiecie, wyglądam dziwnie, oni mi na to, Karolina, albo przemilczą, albo skopiują. Okej, okay, to warto sobie zapamiętać świetne. Może tak, z dzisiejszego prawda. Spotkania tą zasadę. To jest wspaniałe, ja chcę to zapisać. Jest uwalniająca, prawda? Cóż, do książeczki z cytatami. Dobrze, czyli torebka... Mówisz tost? Torebka tost, tak, torebka tost, torebka banan też jest teraz niedawno. Więc to jest tak, to jest absolutnie projektantka do obserwowania. I teraz mamy, dziękuję bardzo, i teraz mamy, mikrofon się zmęczył, po prostu tyle mówię. Teraz mamy taką ciekawą, jakby taki trochę detektywistyczny dowód na to, co mówiłam o Skandynawii i Korei, a czyli mianowicie... Wytropiłaś. Wytropiłam i się zdziwiłam, dlatego że wytropiłam parę lat temu taką markę spinek, bo też spinki, myślę, są bardzo istotną częścią. Tak, nawet tutaj mamy ozdoby, w ogóle ozdoby głowy, ozdoby na głowę, do włosów. No i wytropiłam taką wspaniałą firmę, nawet sobie myślę, napiszę o niej, koreańska, wspaniała, Seoul Import ze spinkami, takimi bardzo mocno zdobionymi, no, uroczymi, ślicznymi, też takie słodkie i dziewczęce, ale też noszone chętnie przez dorosłe kobiety. Po czym nagle okazało się, że Seoul Import to nie jest wcale marka koreańska, tylko jest to marka duńska. Z tym, że marka duńska, która produkuje w Korei, ponieważ proszę Państwa, Korea jest absolutnym gigantem, jeśli chodzi o produkcję spinek. Mają niesamowicie rozwiniętą technologię i po prostu obsługują pół świata jak nie lepiej. No i Seoul Import to jest tak, to jest taka marka duńska. A czy te ozdoby na włosy się pojawiają u mężczyzn również? Czy tam ozdoby na włosy raczej niekoniecznie. Takie dodatki, których używają mężczyźni, to na przykład okulary, zerówki, takie łańcuszki do okularów, co u nas się kojarzy bardziej ze starszymi paniami chyba nawet, prawda? Bardzo powoli. Pamiętam, że dwa lata temu to był dla mnie taki szok po prostu modowy w Seulu, kiedy weszła bardzo silnie taka moda właśnie na taki grubszy złoty łańcuszek od okularów. Nie skusiłam się na to, żeby sobie kupić, bo za bardzo miałam zakorzenione w głowie, tak. Że właśnie to panie w urzędach to mają, żeby okularów nie gubić, albo że mają starsi ludzie, żeby okularów nie gubić. I pomyślałam sobie, że to jeszcze nie jest dla mnie ten czas. Powiem szczerze, że teraz bardzo chętnie podejmę ten krok. Więc tak, no i oczywiście kolczyki. To też było dla mnie zaskoczenie, ilu mężczyzn ma przekute uszy i nosi po prostu kolczyki, nie tylko takie malutkie, ale też większe. No i biżuteria na ręce, bransoletki, pierścionki. Więc raczej zachowują to w miarę jeszcze prosto, to jeszcze ale... tutaj Polacy mają co nadrabiać w tej kwestii. Polacy to jeszcze mają tak długą drogę do tego, że spokojnie. Okej. Ewa? Poproszę, a jest tutaj kolejne. No teraz jeszcze troszkę wieku, nie ma sezonu. Czyli to jest taki jest ponadczasowy trend? Ponadczasowy, tak, taka klasyka, ale ona zawsze ma to coś. Zawsze jest albo jakaś, nie wiem, dłuższa troszkę koszula, zawsze, albo są spodnie, które są właśnie ciut krótsze, żeby, nie wiem, ten wielki but było widać. A powiedz, Ewa, czy to jest tak z tym trendem, bo to jest taki w ogóle z Azją kojarząca się sylwetka. Taki minimalizm bardzo, właśnie, tak, czy to prawda. Czy można powiedzieć, że to jest wkład trochę koreańskiej mody w ogóle w taki kanon ogólnoświatowy? Myślę, że tak, absolutnie chyba tak. Bardziej przypisuje się do Japonii, prawda? Jak się myśli, tak, no bo funkcjonuje. Kimono, a moim zdaniem naprawdę często to jest bardziej hanbok niż
inspirację hanbokiem niż kimonem, tylko tak. Ludzie jednak zawsze mają takie silne skojarzenie po prostu. Przyjęłyście zaproszenie od Centrum Kultury Koreańskiej. Ja Państwu bardzo dziękuję, że zdecydowaliście się spędzić z nami tą godzinę w deszczu, mam nadzieję w komfortowych warunkach przed ekranami komputerów i telefonów. Obawiam się, że na odpowiedzi na pytania nie mamy czasu, ale możemy się do nich ustosunkować na przykład na Facebooku. Za chwilkę na Facebooku pojawi się adres mailowy, pod który należy wysyłać poprawne odpowiedzi na pytanie konkursowe. A pytanie konkursowe dotyczące właśnie tych paczuszek pełnych koreańskich przysmaków jest następujące. Wydaje mi się, że jest banalnie proste. Co to jest hanbok? To jest pytanie konkursowe. Myśmy poruszyły, padło to słowo nieraz w trakcie tego spotkania. Ja Państwa już serdecznie zapraszam na kolejne wydarzenia w ramach festiwalu Koreańska Jesień. Już w najbliższy czwartek dosłownie przeniesiemy się na ulicę Seulu w trakcie setu DJ-skiego, który nam zaprezentuje Olivia Beznoise.pl. Będzie to set, który, uwaga, nie będzie setem K-popowym, tylko zaprezentuje taką bardzo żywiołową i mocną wydźwięku koreańską muzykę klubową, także zapraszam na rozgrzewkę przed weekendem w czwartek o godzinie 19. Wszystkie informacje dotyczące wydarzeń w ramach festiwalu znajdziecie Państwo na stronie, jak i na Facebooku Centrum Kultury Koreańskiej, a ja zapraszam w to miejsce dokładnie za tydzień w poniedziałek. Będziemy mówić o literaturze koreańskiej z Karoliną Bednarz. Także do zobaczenia się z Państwem. My się nie żegnamy do końca, ponieważ ten film zostaje w sieci i zawsze będziecie Państwo mogli do niego wrócić. Ja z miłą chęcią, mam nadzieję, że Wy również, i czerpać inspiracje z mody koreańskiej. Do zobaczenia. Do zobaczenia.